Cześć, witajcie moi kochani bardzo serdecznie, aby wam cydr, tęcza i wiadro brokatu. Słuchajcie, ja tutaj spróbuję zrobić światłość, żeby było bardzo dobrze widać. Mam nadzieję, że będzie fajna jakość. Używam lampy. Chciałam wam pokazać nasz wspólny, jednorożcowy, YouTube'owy grimoire, w którym, jeżeli mi się udało zapisać nasze wspólne czynienia, toż są one po prostu zapisane. Także słuchajcie, rok się kończy, kończy nam się grimoire, tu jeszcze tylko pełnia grudniowa będzie wpisana, ale będziemy zaczynać od nowa. Proszę bardzo, grimoire dla YouTube jest widoczny, działa. I od czego zaczynaliśmy? Słuchajcie, on jest robiony od 4 września, czyli od rytuału czakralnego pudełkowego, gdzie nawet wkleiłam sobie zdjęcie. Potem wspólnie z grupą robiliśmy 15-dniowy rytuał wrześniowy. I tu mieliśmy odcinania wszelkich rzeczy, tu zaklęcia. Także tak, pełnia wrześniowa, nów wrześniowy, potem już te pełnie i nowie nie będą tak mocno fajnie opisane. Wiecie, jak to na początku, to człowiek ma chęci. Mamy tutaj taką mabon, ozdobną kartkę, który również robiliśmy wspólnie. Rytuał na nowy rok numerologiczny, który w tym roku również braliśmy udział powyżej 200 osób. Także fajnie. Pudełkowy Samhain, cel uczczenie przodków, pełnia października, nów października, pełnia listopada, nów listopada. Tutaj vlogmas jest rozpisany, jakie konkretne rzeczy robiliśmy grudniowo. Tutaj co jest potrzebne. Losowaliśmy w tamtym roku runy, w tym roku tego nie robiliśmy. I wyszedł nam taki przydługi skrypt runiczny, no ale też to było bardzo fajne. Robiliśmy również rytuał mikołajkowy, ale to było a propos paczki niespodzianki wtedy. Natomiast pełnia grudnia, nów grudnia, takiej grudniowej odsłonie. No i Andrzejki na kanale, gdzie ja sobie, jako że prowadzę ten grimoire, zapisywałam, co mi tam wypadło, jaka runa, jakie imiona. Rytuał oczyszczenia dla grupy kursantów, takie rzeczy. Nowy rok dla YouTube'a robiliśmy, nowy rok dla grupy. Jule, które robiliśmy, teraz już też jesteśmy po Jule. Rytuał czakralny dla wiśniowych czarów. No i mamy pełnię stycznia, nów stycznia, wykonanie skryptu ochronnego K plus M plus B, który w tym roku też będziemy robić. Fajnie jest mieć ten grimoire, bo się przypomina, co się robiło i żeby nie zapodziać jakiegoś rytuału tak naprawdę. Potem był ryt 13-dniowy w styczniu, teraz też będzie rytuał 13-dniowy w styczniu. Nie, nie będzie rytuału 13-dniowego, tylko będziemy, ale to wam powiem na kawce, też będziemy odcinać negatywne rzeczy od drzewa genealogicznego na styczeń. Nie będziemy się powtarzać. Tu mamy skrypty runiczne na nowy rok losowane. Mamy pełnię stycznia, nów stycznia. Imbolc, który robiliśmy. Nów lutowy, pełnię lutową. Bardzo fajnie. Potem był rytuał lutowy odcinający. Bardzo fajny. Też odcinaliśmy różne rzeczy. Wymazywaliśmy. W marcu robiliśmy medytację żywiołów i myślę, że w tym roku również medytację żywiołów zrobimy. Są tu wpisane wszelkie zaklęcia medytacji. No i potem był rytuał czakralny. Dzień pentagramu, bardzo ważna rzecz, bo wtedy konsekruje się wszelkie pentagramy. Rytuał ochronny, dekret ochronny. Tutaj w marcu robiliśmy runiczny skrypt ochronny a propos covidowej i myślę, że dzielnie się trzymamy jako grupa. Również Ostara dla grupy była robiona.
wielkanocne błogosławieństwo, które myślę, że w tym roku również zrobimy, było pełnia kwietnia. Piękne wielkanocne błogosławieństwo. Potem był maj, Beltane, gdzie łączyliśmy wodę z ogniem. Robiliśmy również odcinanie strun, gdzie było 320 osób na tym rytuale. Rytuał na oczyszczenie 160 osób, rytuał na bogactwo 250 osób. Pełnia czerwca, nów czerwca, pełnia lipca, nów lipca, lite. Robiliśmy uzdrawiającą wodę lita, było około 200 osób. Lamas, skrypt na dobrobyt, ten grimoire. Wy w ogóle też powinniście mieć takie rzeczy, w których zapisujecie te nasze działania. Dlatego, że tak jak widzicie, ja mam skrypt, o którym bym normalnie nie pamiętała. Był zrobiony, jest data, jest pogoda, wszystko się zgadza. No w sierpniowy, pełnia sierpnia, no i nasz wielki rytuał wrześniowy, który robiliśmy i tutaj odcinaliśmy różne rzeczy, łącznie z runami, które sobie zapisywałam. No i mamy pełnię i nów wrześniowy, mabon, który robiliśmy węzeł równowagi, mabonowe lutki, słoju bogactwo i wyklejankę z ziaren, wszystko jest zrobione. Październik, pełnia nów i rytuał na nowy rok numerologiczny. Także fajnie, bo nowy rok nadchodzi, przywitać go trzeba godnie. Czynimy ten rytuał zapalając świecy pochodnie. No i tutaj jaka jestem, za co jestem wdzięczna. Tutaj te swoje rzeczy ja wypisywałam, tak, różne, łącznie z runami. I stworzyliśmy sygile. Natomiast potem był rytuał Samhain. Rytuał Samhain pudełkowy, także tak. No i zaczął się Vlogmas, który wygląda w ten sposób, że na początku co było potrzeba, natomiast każdy jeden rytuał miałam wydrukowany i mogłam na spokojnie do tego grimoire'u sięgać. Tutaj są taśmami, widzicie, przyklejone. A ty się trzymaj i nie marudź. Taśmami przyklejone wszystkie kartki, wydrukowane, bo je są rozpisane, ja Wam wrzucałam kafelki. Wszystkie rytuały tutaj są, wszystkie 21 rytuałów, oczyszczanie cierni i na końcu dekret roczny, który robiliśmy, podsumowanie roku. Tu jeszcze w międzyczasie były Andrzejki, no i napisałam, co mi tam wyszło na tych Andrzejkach. Jeszcze nie ozdobiłam, no i tutaj zostało mi kilka kartek, tu coś próbowałam pisać, ale napiszę tylko pełnię i nów grudniowy oraz rytuał Jule i już bierzemy się do nowego zeszytu. Także moi kochani, widzicie, jak wygląda, no w sumie półtora roczna praca nad tematem, ale właśnie takie fajne rzeczy, jak te skrypty, jak tego typu sprawy, fajnie by było, żebyście to zapisywali, bo zobaczcie, że pewne rzeczy się robi i tak jak ten skrypt ochronny, czy tam skrypt na bogactwo tutaj, na dobrobyt, w lamas, tak? Że o takich rzeczach się zapomina, a one tkwią, po prostu tkwią w naszych grimoire'ach i również działają, Także słuchajcie, w ten sposób to wygląda u mnie. Ta księga idzie już do archiwum, a w przyszłym roku zaczynamy zupełnie nową i mam nadzieję, że rytuałów dla grupy będzie multum i bardzo dużo i jeszcze więcej i też Wam będę mogła z radością pokazać. Także tak to mniej więcej wygląda od tej strony. Dużo się działo, naklejki odpadały, ale to nie pytajcie. Natomiast grimoire jest gotowy i takie pamiątkowe, to jest trochę tak, jakby posiadać album ze zdjęciami. Pamiątkowy, a jednak magiczny. Buziaki dla Was, do zobaczenia. Pa, pa.